sposób zakończyć moją kolejną wizytę w Waszym kraju. Dzisiaj jest to mój ostatni wieczór. Jutro po południu rozpoczynam podróż powrotną do domu. I cieszę się, że wracam do domu, chociaż jest mi przykro, że muszę z Wami się pożegnać. Ale cieszę się, dlatego że już za kilkadziesiąt godzin zobaczę się z moją rodziną i będę im opowiadał o tym błogosławieństwie, którego mogłem doświadczać, będąc z Wami. Moi drodzy, w zasadzie moje prawie wszystkie kazania, które miałem w ciągu tych dni, czy to było w Vancouver, w Calgary, w Edmonton, czy w Hamilton, czy w London, one wzywały do pewnych postaw, do pewnych decyzji. I chciałbym dziś też w takiej atmosferze usługiwać. Chciałbym Wam pozostawić pewne słowo. Słowo, które jest zachętą do tego, abyśmy zawsze podejmowali właściwe decyzje. Bo na przykład to, że jesteście dzisiaj na tym miejscu, to nie tylko Duch Święty sprawił, Pan Bóg was przyprowadził, ale to była wasza decyzja, że tu przyjechaliście. A więc wiele rzeczy, które się dzieją, nawet dzisiaj takie słowo prorocze, które Krzysztof kierował do nas, mówiąc, wzywając do tego, aby ufać Panu, aby pewne rzeczy wykonać, to było też wezwanie do pewnych postaw. A więc generalnie nasze życie składa się też z decyzji, które musimy każdego dnia podejmować. I powiem Wam, że uważam, że jedna z najtrudniejszych rzeczy, która ma miejsce w życiu chrześcijanina, to jest to, że on musi podejmować decyzje. I myślę, że to, że musimy podejmować decyzje, to tworzy pewne trudności w naszym życiu. Bo nie zawsze wiemy, czy decyzja jest właściwa, czy nie jest właściwa na różnych obszarach życia. I dlatego też Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy chodzili w Bożych obietnicach. Abyśmy właściwe decyzje podejmowali w naszym życiu. I dlatego, żebyśmy mieli te właściwe decyzje, umieli podjąć, Bóg dał nam swoje Słowo. I to Słowo nam pomaga w tym, żebyśmy nie popełniali błędów. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, czytamy, pożyteczne do nauki, do poprawy, do wykrywania błędów, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Słowo Boże w liście Piotra, jest to drugi list Piotra, pierwszy rozdział, mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Po pierwsze, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Amen. I chciałbym zwrócić uwagę na słowo wszystkim. Wszystkim to znaczy nie ma tam już żadnego braku. Mało tego, Słowo Boże mówi, że to już się dokonało. Boska Jego moc nie uczyni to, ale Boska Jego moc już to uczyniła. Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie życia i próżności, dlatego może nie wszystko mamy, co byśmy chcieli, ale do życia i pobożności. Jak to się dzieje? Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. To jest poprzez Jezusa Chrystusa. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Słowo Boże jest źródłem Bożych obietnic. Boże obietnice zostały nam darowane po co? Abyśmy przez nie stali się
uczestnikami boskiej natury. Jest taka pieśń, która kiedyś była śpiewana. Chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus. I wszyscy mówimy, że powinniśmy być jak Pan Jezus. Jak to zrobić? Czy jest to możliwe? O tak, czytamy, że przez Jego drogie i największe obietnice stajemy się uczestnikami boskiej natury. Mało tego, te obietnice dają nam ochronę przed tym, abyśmy nie ulegli skażeniu, jakie ten świat wnosi do naszego życia. Ale same obietnice tego nie czynią, ale czyni to nasze decyzje, że podejmujemy je tak, jak mówi Boże Słowo. Bo wiecie, jest ciekawa rzecz. Z jednej strony mamy cudowne Boże obietnice. Bóg mówi, kocham Cię, chcę, żebyś był wolny, chcę, żeby Twoje małżeństwo było szczęśliwe, pragnę, żebyś chodził bez ciężaru grzechu, które popełniłeś. Kocham Cię, nigdy Cię nie opuszczę, nie porzucę. Jeżeli będziemy modlić się w imieniu Chrystusa, z wiarą będziemy otrzymywać to, o co prosimy. To są obietnice Boże. I z jednej strony mamy wspaniałe obietnice, a z drugiej strony mamy okoliczności, które są przeciwstawne tym obietnicom. Obietnica mówi, nigdy nie jesteś sam, a Twoje uczucia mówią, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie kocha, nawet sam Pan mnie opuścił. Boża obietnica mówi, pragnę, żebyś był wolny przez moją świętą krew od grzechu, a Ty mówisz, czuję, że Pan Bóg mi nigdy nie przebaczy, dlatego że zbyt poważnie zgrzeszyłem. A więc z jednej strony mamy Boże obietnice, a z drugiej strony mamy okoliczności. I wiecie, i każdego dnia stoimy przed decyzją, czy będziemy dalej żyć zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo, Boże obietnice, czy na nas większy wpływ będą miały okoliczności. Tak jak jeden z moich znajomych, wiecie, pewien Kanadyjczyk przyjechał do Polski i spodobała mu się, mówię prawdziwą historię. I akurat, popatrzcie, teraz dopiero skojarzyłem, że on był z Kanady. Przyjechał Kanadyjczyk, on był w takiej grupie misyjnej, podjął decyzję, żeby zostać dłużej w Polsce. Spodobała mu się córka tego brata. Zaczęli z sobą chodzić, co temu bratu nie przeszkadzało, wręcz się cieszył. Ot, ciekawy zięć może być. Ale kiedy przyszedł czas, kiedy oni zaczęli mówić o małżeństwie, on mówi, dobra, przyjacielu, siadaj, musimy poważnie porozmawiać. I kiedy ten przyszły, niedoszły zięć usiadł naprzeciwko niemu, więc on mówi, posłuchaj, ale gdzie chcecie żyć? On mówi, nie wiem, modlimy się o to. Pan na pewno wie, ale my nie wiemy. Zaczęło troszkę go to irytować. Mówi, no ale jak chcecie zarobić na utrzymanie małżeństwa? Co chcecie robić? Nie wiemy, Panu ufamy, że Pan nas poprowadzi. A gdzie chcecie mieszkać? W Polsce czy w Kanadzie? On mówi, jak Pan zechce, bo my chcemy wykonywać wolę Pana. On mówi, posłuchaj, zacznij normalnie ze mną rozmawiać. A ten młody człowiek mówi, ale Pismo Święte mówi, a on wyrwał mu tę Biblię, mówi, dobra, Pismo Święte, Pismem Świętym, a życie jest życie, zacznij normalnie ze mną rozmawiać. Ja zauważam, że troszeczkę też wygląda to tak w naszym życiu. Kiedy się spotkamy razem, to Pismo Święte jest takie naprawdę numer jeden. Ale później, kiedy przychodzą różne sytuacje, to mówimy, dobra, Biblia, Biblią, Kościół, Kościołem, a trzeba żyć. I to jest to właśnie. Co czyni, jakie decyzje podejmujemy? Czy podejmujemy decyzje zgodne z Bożą wolą, wypływające z Bożego Słowa, płynące z Bożych obietnic, czy po prostu to, co mówią nam okoliczności, co nasze nawet odczucia mogą mówić? I chciałbym wam pokazać trzy historie biblijne. Jedna historia nam pokaże, kiedy naród izraelski stał przed decyzją, czy zrobi to, co Bóg powiedział i obiecał,
czy stanie po stronie okoliczności, które towarzyszyły pewnym wydarzeniom, i zobaczymy, jaki skutek tego będzie. I chciałbym pokazać taką sytuację pozytywną, wynikającą z właściwej decyzji, negatywną, wynikającej z niewłaściwej decyzji. I trzeci przykład to będzie tak, jak to dzisiaj się w Kościele dzieje. A więc pierwszy przykład. Kiedyś usługiwałem ewangelizacyjnie, wiem, że na pewno u was usługiwałem. Był to temat mury Jerycha. Szósty rozdział listu do listu Jozuego, przepraszam, Księgi Jozuego. Szósty rozdział Księgi Jozuego, mamy taką historię zdobycia Jerycho. Przeczytajmy pierwszych pięć wierszy, a później przeczytamy werset 20. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego każdy prosto przed siebie. I werset 20. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto. Moi kochani, zauważmy dwie rzeczy, które dzieją się, kiedy Izraelici po 40 latach pielgrzymki po pustyni, zmęczeni, wycieńczeni, w zasadzie jedno pokolenie całe wymarło na pustyni, dochodzą do Jerycho. Oto przychodzi moment cudownej Bożej obietnicy. Co ta obietnica mówi? Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego mieszkańców. Zobaczcie, to jest Boża obietnica. Bóg mówi: daję ci Jerycho, daję ci to miasto, wydaję tego króla i wszystkich jego mieszkańców. Czy wspaniale nie brzmi ta obietnica? Czy to nie jest fantastyczne, że Bóg mówi, że to miasto będzie teraz nasze? O, ja myślę, że to by było wspaniałe, gdybyśmy my znaleźli się w takiej sytuacji i nagle Pan Bóg by do nas przemówił: oto daję wam to miasto, wasze ręce, jego króla i wszystkich wojowników. I mamy wspaniałą obietnicę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi i zaczynamy zbliżać się do tego miasta. I wtedy zaczyna się coś przeciwstawnego. Okoliczności. Wiecie, czym bliżej oni do tego miasta dochodzą, tym nagle zauważają, że to miasto jest obwarowane potężnymi murami. Wiecie, jak wyglądały mury Jerycho? One miały 30 metrów wysokości, 10 metrów szerokości i to był podwójny mur. Na tym murze stali wojownicy, mieli tam rozpaloną smołę, kamienie, stali na tym murze oszczepnicy i wiele armii próbowało to miasto zdobyć, ale żadnej armii się nie udało. I podchodzą Izraelici. Oni na dobrą sprawę nie są armią. Przecież oni w Izraelu zajmowali się pasterstwem. Oni byli pasterzami owiec. Oni są zmęczeni, nie mają broni, podchodzą coraz bliżej. Czym bliżej podchodzą, tym mury są większe. I zadają sobie pytanie: jak my tam wejdziemy? To ładnie, że Pan Bóg nam powiedział: oto daję w twoje ręce Jerycho.
Wiecie, kiedy tak czytamy Biblię, zobaczcie, to jest tak fajnie. Pan Bogu obiecuje dobre, szczęśliwe małżeństwo, rodzinę, powodzenie finansowe, zdrowotne, socjalne. Na wszystko mamy Boże obietnice. Niektórzy kaznodzieje nawet może trochę akcentują niektóre rzeczy w taki szczególny sposób. Są kaznodzieje, którzy głoszą prosperity. Oni wyciągają fragmenty dotyczące błogosławieństwa materialnego i właśnie całe doktryny budują na tym błogosławieństwie materialnym. A inni znów na błogosławieństwie duchowym. Mówią tylko krzyż, tylko krzyż. O, ja byłem w kościele, to było na wschodzie, na Ukrainie, gdzie zachęciłem pastora i mówię, idźcie dalej, bo wy ciągle pokutujecie, ciągle się nawracacie. No w końcu już chyba się nawróciliście i czas iść dalej. Ale oni stali w tym jednym miejscu. Są kaznodzieje, którzy głoszą uzdrowienie i w zasadzie pokazują, jak wiele obietnic dotyczy uzdrowienia. Tylko uzdrowienie, tylko uzdrowienie, tylko uzdrowienie. Bo to jest prawda. Słowo Boże mówi na temat obietnic dotyczących sfery materialnej, sfery duchowej, sfery finansowej. Każda sfera, sfery małżeńskiej, o tym mówi Słowo Boże. O rodzinie mówi Boże Słowo. A więc wiele mamy obietnic. Ale naprzeciw tym obietnicom mamy rzeczywistość codziennego dnia. Mury. Potężne mury, których żadna armia nie była w stanie zdobyć. I wiecie, i teraz zastanawiasz się, co robić. Z jednej strony masz Bożą obietnicę, ale z drugiej strony masz okoliczności. A co te okoliczności mówią? Te okoliczności mówią, nie dla psa kiełbasa. Te okoliczności mówią, jak wy chcecie dostać się do środka. Te okoliczności mówią, ja wiem, że możemy powiedzieć, no tak, no trzeba Panu zaufać. No to tak ufajmy w każdej dziedzinie naszego życia. Myślę, że powinniśmy zupełnie inaczej funkcjonować, niż funkcjonujemy. Jak to łatwo jest tak powiedzieć, zaufaj Panu, ale zobacz, jak często w różnych sytuacjach musisz podjąć taką decyzję. Jak jest ciężko. I oni stoją przed decyzją. Co zrobić? Bardziej zaufać temu, co mówi Bóg, czy bardziej zaufać zdrowemu rozsądkowi, militarnej kalkulacji, te zmysłom, które wyraźnie mówią, nie macie szans, co zrobić? I oni muszą podjąć decyzję. I wiecie, co oni robią? Oni podejmują decyzję. Bez względu na to, jak bardzo jest to absurdalne, co Bóg do nich mówi, bo jest to absurdalne. Pan Bóg mówi tak. Będziecie obchodzić to miasto w kółko. Przez 7 dni, po raz dziennie, a 7 dnia 7 razy. A później krzykniecie, a później wejdziecie i zdobędziecie. To wiecie, no spróbujmy wyjść i obchodźmy. No wiem, Krzysztofie, gotów jestem oddać Tobie w razie, jak coś takiego się stanie. Wyjdźmy na zewnątrz, pochodźmy w kółko, krzyknijmy, zobaczymy, czy ta chałupka się rozleci. Nie, prawdopodobnie się stanie. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, no bo nie mamy Bożej obietnicy. Ale chodzi o realność tego. Bo nieraz Bóg mówi coś, co dla nas jest takie, tak na dobrą sprawę, takie trochę nierealne. Jak ja mówię na przykład komuś o uwolnieniu od alkoholu, nawet nieraz znajduję chrześcijan, to on mówi, nie, nie mów o uwolnieniu, alkoholik jest alkoholikiem do końca życia. Bo to jest choroba, która jest nieuleczalna. I wiecie, ten człowiek ma rację. I ja mówię, tak, ja się z Tobą zgadzam, alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, nie można jej wyleczyć, można zaleczyć, można zatrzymać i z tak zatrzymaną żyć. Znam definicję Światowej Organizacji Zdrowia, ale ja mówię o czymś innym. Ja mówię o obietnicy Bożej, która mówi, kogo Syn wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny, a Jezus jest lekarzem. I wtedy jest takie, no Marek, ale zacznijmy normalnie rozmawiać. Jezus Jezusem, no ale przecież życie jest życiem, no jakby tak było. I wtedy właśnie to jest, czemu bardziej zaufam, komu bardziej zaufam, po jakiej stronie stanę, na czym będę dalej opierał moje działanie. Czy nie lepiej wróćmy na pustynię, może inne miasto zdobędziemy. Zaczynamy w naszym życiu też tak kalkulować. Wiecie, czy warto, czy to nie jest zbyt trudne, czy nie jest zbyt ciężkie i podejmujemy często zupełnie przeciwne temu, co Bóg od nas oczekuje decyzje. Ale zobaczcie, co się dzieje z Izraelem. Oni stoją
w miejscu, gdzie mają podjąć decyzję. I co robią? Stają po stronie Bożej obietnicy. Bez względu na to, czy to jest ciężkie, czy łatwe, trudne, oni stają po stronie Bożej decyzji. Ja mówiłem to chyba na pierwszym nabożeństwie w Toronto, chyba, może to w innym mieście. Mówiłem na temat Bronka, który 14 lat był po rozwodzie, który nie miał kontaktu z rodziną, ale otrzymał obietnicę Bożą. Obietnicę tego, że Bóg go nie połączył po to, żeby czas to rozłączył. I po 14 latach ten człowiek wstąpił znów w związek małżeński z tą samą kobietą, którą 14 lat wcześniej się rozwiódł. A Andrzej Kurzawski, jeden z liderów służby w Gryfowie Śląskim, on jest starszym dzisiaj zboru, jest odpowiedzialny za pracę wśród osób uzależnionych i ludzi skazanych w więzieniach. On często do Zaręby jeździ i tam odwiedza zakład karny. On ma to, ja kocham jego świadectwo. Ja czekam tylko na ten moment, kiedy mówi tak. Wiecie, mam dwoje dzieci z dwóch związków małżeńskich z tą samą kobietą. To jest fantastyczne. Co się stało? Wiecie, ja znam tę sytuację. To było niemożliwe. Ale to, co dla nas jest niemożliwe, nie jest niemożliwe dla Boga, jeżeli poprzedzone jest to Bożą obietnicą. I dlatego Izraelici stanęli po stronie Bożego Słowa. I co się stało? I zdobyli Jerycho. Ale nie zawsze tak było. Druga historia. Cofnijmy się w czasie. Na sam początek. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył jako mężczyznę i kobietę. I wiecie, Pan Bóg dał im również obietnicę. Posłuchajcie, jak ta obietnica brzmiała. I wziął Pan Bóg, drugi rozdział od 15 wersetu. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. I obietnica. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Zobaczcie, to jest obietnica Boża. Obietnice nie tylko mówią, dotyczą pozytywnych elementów w naszym życiu, ale też pewnych negatywnych rzeczy. Obietnice mówią, że jeżeli wykonamy pewne złe rzeczy, będziemy musieli ponieść konsekwencje. Konsekwencje, często Pan Bóg ostrzega nas przed konsekwencjami i pokazuje nam, jakie są konsekwencje, kiedy nie wykonujemy Jego słowa. A więc jest wspaniała obietnica, że człowiek ma wszystko, ma do dyspozycji, ale też jest obietnica dotycząca owoców pewnego drzewa. Pan Bóg mówi, jeżeli zjesz z niego, jeżeli zjecie z niego, na pewno umrzecie. I to jest Boża obietnica. Jeżeli zjesz z tego drzewa owoc, umrzesz. A teraz posłuchajcie dalej. A kobieta, a wąż, trzeci rozdział, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Zobaczcie, to jest bestia. Zobaczcie, jak on podważa wiarygodność Pana Boga. Diabeł wie, że Bóg te słowa, że nie wolno jeść z drzewa ogrodu, skierował do Adama. To mąż tej kobiety powiedział, Ewo, Bóg powiedział, że nie wolno jeść nam z drzewa poznania dobra i zła. A wąż przyszedł do kobiety i mówi, czy na pewno Bóg powiedział? Czy ty wszystko wierzysz, co ten twój mąż ci mówi? Rozumiecie? Zobaczcie, Ewa nie słyszała bezpośrednio. Diabeł przychodzi i podważa wiarygodność jej męża. I teraz posłuchajcie, co dalej się dzieje. A kobieta odpowiedziała wężowi.
Możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. A więc zobaczcie, pierwsza rzecz, która jest przeciwstawna Bożej obietnicy. Bóg mówi, nie wolno wam jeść, bo jeżeli zjecie z niego, umrzecie. A tu nagle do kobiety dochodzi informacja, nie, na pewno nie umrzesz. Na pewno wszystko będzie dobrze. Nie bój się. Ja nieraz zauważam, że my bardzo często w ten sposób podejmujemy decyzję. Wiesz, ja myślę, że to nie będzie wcale złe, jeżeli ja to zrobię. Ale pytanie, to co ty myślisz, czy jest zgodne z tym, czego Bóg od ciebie oczekuje? I do tego jeszcze jest największy argument i teraz przeciwnik, czy przeciwstawność Bożej obietnicy. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zobaczcie, Pan Bóg mówi, ale ona też widzi. Bóg mówi, gdy zjecie z niego, umrzecie. A kobieta patrzy i mówi, przecież jest tak miłe dla oczu, dobre do jedzenia, godne pożądania dla zdobycia, przecież nie głupoty. Tam pisze, dla zdobycia mądrości. Nie rozumiem, dlaczego ten Pan Bóg nie pozwala nam jeść. Wiecie, mamy Bożą obietnicę, nie wolno i mamy okoliczności, które mówią, nie będzie tak źle. Nie będzie tak źle. Wiecie, nieraz jestem poirytowany wśród młodzieży szczególnie, jeżeli chłopak pozna dziewczynę, która nie jest chrześcijanką, a on już z góry wie, że ona się nawróci w przyszłości. Tylko dlatego, żeby mieć ją jako żonę i nie patrzy na to, że Bożą wolą jest, aby on szukał żony wśród innej grupy kobiet. Tak jak w Izraelu. Pamiętacie, Izraelita nie mógł brać poganki za żonę. Kogo mógł brać? Izraelitkę. A więc ci, którzy należeli do narodu wybranego, mieli poślubić tych, którzy należą do narodu wybranego. A Słowo Boże w Nowym Testamencie mówi, co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Świątynia Ducha Świętego, świątynią bałwana. Jak można w dwóch jarzmach razem iść? I Słowo Boże tu nam pokazuje. Masz, bracie, obszar, na którym powinieneś to robić. Ale my czujemy, my odczuwamy i wyszukujemy jakiś przykład, który mówi, o, a tam przecież tam też się po ślubie dopiero nawrócił. Bo przecież wyjątki są. Ale niestety szkoda, że te wyjątki to jest 1 na 10, 1 na 15. Ale my już siebie w tym wyjątku stawiamy. Ale co mówi Boże Słowo? I zobaczcie, teraz mamy sytuację. Oto kobieta. Dwie rzeczy. Boża obietnica, która mówi, nie wolno jeść, bo umrzesz. I oczy, zmysły, odczucia. Dobre do jedzenia, miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości. I ten potrzeb, na pewno nie umrzesz. Wiecie co, można powiedzieć tak. No przecież czuję, ja jestem przekonany, no widzę, no nic się złego nie stanie. No co ja jeszcze mam? Jak mogę jeszcze udowodnić, że wszystko jest dobrze? Skoro tak, oczy wyraźnie mówią, że wszystko jest ok, serce wyraźnie odczuwa, że wszystko jest ok, dlaczego ja bym nie miał tego zrobić? I ona podejmuje decyzję. Jaką decyzję? Że zrobi po swojemu. Tak jak czuje, tak jak jest osobiście przekonana, bo nikt jej nie będzie mówił, co ona ma robić. Zrywa, je, daje mężowi i wiecie, co się dzieje? Żeby chociaż tylko ona konsekwencje tego poniosła. Ale ta jedna jej decyzja wpłynęła
na całą historię człowieka. Widzicie, minęły tysiące lat, a my jesteśmy konsekwencją tej decyzji. Starzejemy się, cierpimy, chorujemy, umieramy. Zobaczcie, jedna decyzja. Ja nieraz słyszę, na przykład jak ktoś mówi: och, nie rozumiem, dlaczego Pan Bóg uczynił, że to dziecko też ma AIDS, jak się urodziło. No w końcu, dlaczego ono odpowiada za rodziców? Ono nie odpowiada za rodziców. To rodzice odpowiedzialność zrzucają na to dziecko. Swoimi decyzjami. Czy to dziecko jest winne? Nie, nie jest winne. Ale to była decyzja kogoś, kogo decyzja nie tylko była decyzją przynoszącą konsekwencje dla niego, ale nawet dla jego dzieci. Zauważcie, niewłaściwa decyzja do czego doprowadziła. Niewłaściwa decyzja. Zobaczcie, ile jest rzeczy miłych dla oczu, godnych, miłych dla oczu, dobrych do jedzenia. Ja ostatnio, nie pamiętam, ale na pewno chyba w zachodniej, na pewno w zachodniej Kanadzie zwiastowałem i mówiłem o pewnym teście. Właśnie to był taki eksperyment naukowy, który zrobiłem w parku niedaleko kościoła garnizonowego w Jeleniej Górze. Był to czerwcowe południe. Gorąco około 28 stopni. Materiał, którym pracowałem, byli dwaj starsi mężczyźni, którzy siedzieli naprzeciwko mnie na ławeczce, mieli sobie po piwku przy nogach i sobie dyskutowali. Obiektem numer dwa były osoby, które przechodziły przez ten park i mijały tych panów. I co jest ciekawe, oto idzie starsza pani. Ma około 70 lat. Mała siateczka, laseczka, przygarbiona. Przechodzi koło tych mężczyzn. Obserwuje tych mężczyzn i ich reakcje. Reakcji nie ma. I oto idzie następny obiekt. Młoda dziewczyna, ma 18 lat, zapomniała się ubrać. Wiecie, nie sukienkę, tylko w takich z koronkami majtkach ciasnych była. Bardzo wydekoltowana. I patrzę na tych mężczyzn. Wiecie, kiedy ona koło nich przechodzi, jednemu prawie kapsel z buzi wypadnie, kiedy otwiera zębami piwo. Wiecie, zaniemowili. Dosłownie ona jeszcze 200 metrów była, to oni tak patrzeli. I pomyślałem sobie, jak to jest? Przed chwilą szła kobieta i teraz szła kobieta. Dlaczego wtedy nie było takiego zainteresowania? Wiecie? Nasze oczy. One starają się w nas, mężczyznach, stworzyć to, co jest piękne. Ale to, że coś jest piękne, to wcale nie znaczy, że to jest dobre. Znudzony żoną mąż znalazł sobie o wiele młodszą od swojej żony. I mówi później, ale ona jest taka o wiele bardziej inteligentniejsza i piękniejsza. Czy to jest usprawiedliwienie na decyzję, że zostawił żonę, aby z nią się złączyć? Zauważ, jak często nasze zmysły są przekonane o słuszności czegoś, co jest przeciwne Panu Bogu. Co jest korzeniem wszelkiego zła? Miłość do pieniędzy. Wiecie, na widok pieniędzy ludzie potrafią głupieć. Nawet chrześcijanie. Tak, potrafią. Nawet później w telewizji oglądamy program, że człowiek Boży, który ma namaszczenie, nagle uwikłał się w jakieś sytuacje finansowe. Inny w romans. Inny jeszcze w coś. Jak to się wszystko zaczęło? Wiecie, wszystko zaczyna się niewinnie. I chociaż mamy Boże Słowo, to później te okoliczności, które mówią, przecież to nie jest takie złe. I nasze decyzje. Zobaczcie, co się stało i jakie konsekwencje stały się, kiedy kobieta zadecydowała według swoich zmysłów,
według swoich odczuć. Kiedy podjęła decyzję na podstawie okoliczności. W okoliczności mówiły, że owoc był dobry do jedzenia, miły dla oczu, godny pożądania dla zdobycia mądrości. Przeciwwagą było tylko słowo. Nie jedz, bo gdy zjesz, umrzesz. Musiała podjąć decyzję. Czy zrobi tak, jak Bóg powiedział? Nie będzie jadła? Czy po prostu to, co jej oczy mówią? I ona podjęła decyzję. Wzięła i zjadła. Konsekwencje mamy do dzisiaj. Konsekwencje złych decyzji mogą ciągnąć się jeszcze przez pokolenia. Jedna zła decyzja może zrujnować małżeństwo, może zniszczyć całą rodzinę. Jedna zła decyzja może doprowadzić do bankructwa. Jedna zła decyzja. Zauważcie, jak ważną rzeczą jest nasze życie chrześcijańskie. To nie jest tak, że jednemu się powodzi, drugiemu nie. Wynika to bardzo często z decyzji. Dlaczego jego małżeństwo dobrze funkcjonuje, a moje nie? Bo wiecie, każdego dnia staję przed decyzją. Czy poświęcę czas mojej żonie? Czy porozmawiam z nią? Czy pokażę jej, jak bardzo mi na niej zależy? Czy po prostu... Przecież powinna wiedzieć, jak jest. To jest moja decyzja. Moje decyzje wpływają na to, co się dzieje wokół mnie. Jedna zła decyzja rozwaliła nie tylko życie tej kobiety, jej męża, ale cały rodzaj ludzki. Jedna zła decyzja. Ale trzecią historię, którą miałem opowiedzieć, to to, jak to jest dzisiaj. I kolejny przykład. Jest to przykład naszego drogiego brata, świętego Piotra Apostoła. Pamiętamy tę historię, kiedy Pan Jezus idzie po wodzie. Uczniowie przerażeni mówią, to duch zjawa, a Pan mówi, nie bójcie się. I Piotr mówi tak, Panie, pozwól, abym przyszedł do Ciebie. I co Pan mówi? Mówi, Piotrze, przyjdź. Mamy obietnicę. Obietnicę, Piotrze, przyjdź. I Piotr wstaje na tej obietnicy, wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. I zobaczcie, co się dzieje. Nagle zaczyna zwracać uwagę na okoliczności. Nagle zaczyna logicznie myśleć. Na czym ja stoję? Nagle patrzy, że jest wicher i jest burza. Nagle zdaje sobie sprawę, że przecież to jest niemożliwe. I Słowo Boże mówi, i Piotr uląkł się, a więc dopuścił zwątpienie, okoliczności wzięły górę i co się stało? I zaczął tonąć. I to jest, dlaczego mówię dzisiaj do Kościoła? Bo widzę, że dzisiaj jest taki problem, że wielu z nas dobrze zaczyna, a później ma więcej problemów niż na początku. To się mi tak przypomina trochę Piotra. Kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, to wtedy wydawało mi się wszystko takie łatwe. Ja nie potrzebowałem niczego. Byłem tak wpatrzony w Pana Jezusa, że uważałem nawet, że kina i teatry są niepotrzebne. Bo wystarczy mieć Pana Jezusa przed sobą. I wyszedłem z tej łodzi uzależnienia, alkoholizmu, nie wiadomo czego i zacząłem iść za Nim. I wiecie, do jakiego momentu było dobrze? Było dobrze tak długo, jak patrzyłem na Niego. Zaczęły się problemy, kiedy zacząłem rozglądać się dookoła. I tu się zaczynają problemy w życiu chrześcijanina. Kiedy zaczyna rozglądać się dookoła. Kiedy zaczyna oceniać sytuację. Kiedy zaczyna mówić, a czy w ogóle to jest możliwe. Może trzeba się z tym pogodzić. No przecież zaczyna logicznie według oceny sytuacji zaczyna patrzeć, oceniać i zaczynają się problemy. Zobaczcie, on wyszedł. Pan Jezus powiedział, przyjdź, dał mu obietnicę i ta obietnica miała taką moc, że ta obietnica przyjdź do mnie utrzymywała tego człowieka na wodzie. Zobaczcie, jaką ma siłę obietnica Boża.
ale jednocześnie zobaczcie, jaką ma siłę nasza decyzja, nasza postawa. Wystarczy, że zaczynamy wątpić, zaczynamy się rozglądać, zaczynają okoliczności w naszym sercu dominować nad Bożą obietnicą, przeważać nad Bożą obietnicą i co się dzieje? Zaczynamy tonąć. I kiedy Piotr zaczął tonąć, krzyczy: Panie, ratuj! I zobaczcie, co jest pięknego. Pan Jezus nagle przy nim staje, bierze go za rękę, i wyciąga go na powierzchnię. Zobaczcie, co jest niesamowitego. Pan Jezus wyciąga rękę, wyciąga go na powierzchnię, prowadzi do łodzi i wtedy decyduje, aby z nim poważnie porozmawiać. I zobaczyłem bardzo jedną taką ciekawą rzecz, że my powinniśmy uczyć się od Pana Jezusa, jak ratować tonących braci. Ja zauważam, że my jesteśmy bardzo dobrzy w napominaniu. Nie napominaj kogoś, kto tonie. Ktoś, kto tonie, nie potrzebuje Twoich napomnień, ale potrzebuje Twojej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego. Zauważcie, że Pan Jezus, kiedy stanął tak nad Piotrem, który się topił, nie mówił do niego: a czemuż żeś zwątpił? Dlaczego Pan Jezus do niego tego nie mówił wtedy? Bo to nie było sensu. Kiedy człowiek tonie, nie słyszy, co się dzieje u góry. Kiedy toniesz, kiedy ktoś tonie, nie umaralniaj go. Do nas raz po raz też upadły chrześcijanin trafia do ośrodka. Taki tonący chrześcijanin. O tak, nawrócił się do Pana Jezusa, przyjął chrzest, został napełniony Duchem Świętym, został uwolniony od alkoholu, rodzina już zaczęła normalnie funkcjonować. Wspaniale, wspaniale, i po czasie nagle trach. Zaczyna się topić. I wiecie, nieraz jest takie pokuszenie, żeby wtedy go topiącego tak jeszcze: ty, co ty robisz, weź się garść, przecież nie wiesz. Nie mów tak do tonącego, on nie słyszy ciebie. Ty zamiast mu pomóc, to ty tak jakbyś drugi biegun włączył i go odpychasz od siebie ty. To jest tak, jakby Pan Jezus zrobił w ten sposób. Bo tu jest taka głowa tonąca Piotra, Pan Jezus mówi: i po co żeś tam w las? Pan Jezus tak nie zrobił. Co Pan Jezus uczynił? Pan Jezus podał mu rękę, a kiedy go wyciągnął i doprowadził do bezpiecznego miejsca, wtedy z nim porozmawiał. I powiedział: rodzie bez wiary. To była bardzo poważna rozmowa. I dlatego też ja zauważam, że dobrze pracują niektóre osoby w punktach konsultacyjnych i w kościołach. Kiedy podają rękę upadłemu braci, mówią tak: bracie mój, ale jest takie cudowne miejsce, ośrodek w Janowicach, tam tobie pomogą, będą cię na rękach nosić, pozwól sobie pomóc. I to jest taką wyciągniętą dłonią. I ten człowiek chwyta się za tę dłoń, przyjeżdża do nas. A kiedy jest już w bezpiecznym miejscu, to my sobie z nim rozmawiamy. Nie zaczyna się od rozmowy, zaczyna się od podania ręki. Zobaczcie, Pan Jezus najpierw wyciągnął, a później porozmawiał. A więc najpierw wyciągamy, później porozmawiamy. Wielką łaską jest to, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie zdążyć. Ale wiecie, byli tacy, którzy nie zdążyli. Piotr naprawił swój błąd. Kiedy krzyczał: Boże, ratuj, jeszcze ratunek dla niego przyszedł. Ale kiedy Piłat wydał Pana Jezusa, a później przyniósł pieniądze, bo chciał odwrócić całą sytuację, przepraszam, Judasz, chciał oddać te pieniądze, ostatecznie poszedł i jeszcze do grzechu wydania Pana Jezusa doprowadził morderstwo na sobie. Bo samobójstwo jest grzechem zabójstwa. Dlatego zauważcie, jak ważne są nasze decyzje. Jak ważne jest stawanie na Bożych obietnicach. Nigdy nie będziesz podejmował decyzji zgodnych z Bożymi obietnicami, jeżeli tych obietnic nie będziesz znał.
A nigdy nie poznasz Bożych obietnic, jeżeli nie będziesz czytał Bożego Słowa. Jeżeli będziesz polegał tylko na kazaniach, które słyszysz z kazalnicy, no to będzie na takim szpagacie będziesz wisiał. No, kazania są dobre, ale czy one wyczerpują całą gamę obietnic dotyczącą wszystkich obszarów naszego życia? A Boże Słowo nam to pokazuje. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, moi kochani, abyśmy zanurzyli się w Bożym Słowie, czytali Boże obietnice i podejmowali decyzję zgodną z Bożą wolą. A kiedy będziemy wykonywać decyzje zgodne z Bożą wolą, wtedy nie musimy się obawiać. Wtedy nie musimy się obawiać, że utoniemy, że będzie źle, dlatego że obietnice Boże nas chronią w różnych sytuacjach życia, w których się znajdujemy. Wiem, że może by była atrakcyjniejsza moja usługa, gdybym dzisiaj wam mówił na temat ponadnaturalnej mocy poruszania się w okręgach niebieskich, tak stać przed Panem, żeby nie czuć podłogi pod stopami. Halleluja, to jest cudowne. Ale później po takim fruwaniu wychodzimy na zewnątrz w nasze codzienne życie i się rozwalamy. Rozbijamy. Są małe problemy, które doprowadzają nas do frustracji i przerażenia. Nie wiemy, co zrobić. Dlaczego? Bo nasze zwycięskie życie oparte jest na decyzjach, które są albo zgodne, albo niezgodne z Bożym Słowem. Dlatego zachęcam nas, bracia i siostry, zachęcam tym Słowem siebie do podejmowania decyzji na podstawie tego, co mówi Boże Słowo odnośnie tej dziedziny życia, w której ta decyzja będzie musiała być podjęta. Nie moje oczy, nie moje odczucia, nie moje przekonania, nie moje, a ja uważam, a ja czuję, a ja jestem przekonany, a ja tak podejrzewam. Nie na podstawie swojej podejrzliwości czy niepodejrzliwości. Odczuć czy nie odczuć, ale na podstawie Bożego Słowa podejmuj decyzję. Bo nasze odczucia prowadzą bardzo często bardzo poważne problemy. Niech Boże Słowo głęboko zamieszkuje w sercu każdego z nas. A imię Pana nie będzie uwielbione. To jest cudowne. Amen. Powstańcie, bracia i siostry. Panie Boże, ja tak bardzo Tobie dziękuję za ten czas, za to, że Ty dzisiaj pouczasz nas swojego słowa na temat, Panie, różnych dziedzin naszego życia i naszych decyzji, które musimy podejmować. Podejmować decyzje odnośnie osobistego naszego życia, decyzje, które muszą być podejmowane w małżeństwach, decyzje, które muszą być podejmowane w rodzinach, decyzje, które muszą być podejmowane na płaszczyźnie zawodowej, decyzje, które muszą być podejmowane na płaszczyźnie służenia Tobie w Kościele. Panie, na płaszczyźnie każdej, Panie, musimy podejmować decyzje. Nie ma obszaru w naszym życiu, gdzie moglibyśmy tak się prześliznąć, mimo że nieraz może i mamy taką pokusę i tak chcielibyśmy, żeby się stało. Ale Panie, Ty pokazujesz nam, że nasze życie, Panie, to zbiór decyzji i to, jak ono wygląda, to jest też, czy właściwe są to decyzje, czy nie. Dlatego proszę, Panie, abyś uczył nas jeszcze bardziej trwać w Twoim Słowie. Abyśmy mogli lepiej poznawać Twoją wolę w stosunku do każdego obszaru naszego życia. Nie po to, abyśmy lepiej się czuli, więcej wiedzieli, ale abyśmy mogli chodzić Twoimi śladami. Panie, tak wielokrotnie tych śladów szukamy. Tak wielokrotnie patrzymy na ślady ludzi, którzy pozostawili. Jest tak wiele śladów, ale my chcemy iść Twoimi śladami. Chcemy kroczyć tymi śladami, które Ty pozostawiasz. A te ślady to Twoje Słowo, Panie. Dlatego chcemy chodzić w Twoim Słowie. A Słowo Twoje to obietnice dotyczące
każdego obszaru naszego życia. Dlatego, Panie, chcemy podejmować decyzje zgodnie z Twoją wolą, tym, co mówią Twoje obietnice. Panie, ja nie chcę polegać na moich odczuciach, uczuciach. Panie, nie chcę przyjmować przebaczenia, kiedy odczuwam, że ono jest czy nie ma. Ale Panie, Twoje Słowo mówi, że kiedy wyznaję grzechy swoje, Ty jesteś wierny i sprawiedliwy i odpuszczasz. I dziękuję Ci za odpuszczenie grzechów. Dziękuję Tobie, Panie, że Twoje obietnice mają większą moc niż moje odczucia i przekonania. Dziękuję Ci, że to Twoje obietnice są prawdą, a nie to, co ja czuję i myślę. Panie, nie to, co moje oczy widzą, jest prawdą, ale to, co Twoje Słowo mówi, jest prawdą. Słowo Twoje jest prawdą, poświęć nas w prawdzie swojej. Panie Jezu, proszę, abyś nam błogosławił, abyśmy mogli iść za Tobą, prowadząc zwycięskie chrześcijańskie życie, abyśmy cieszyli się Twoją obecnością w naszym życiu, cieszyli się zbawieniem naszych małżeństw, cieszyli się ze zbawienia naszych rodzin, cieszyli się, Panie, z błogosławieństwa, które, Panie, płynie z Twojej obecności w naszym życiu. Dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję Ci za Kościół, Panie, który masz w Toronto. Dziękuję Ci za moich braci, siostry, którzy w tej chwili przebywają na tej grupie domowej. Proszę o Twoje błogosławieństwo na każdej płaszczyźnie ich życia. Osobistej, małżeńskiej, rodzinnej, zawodowej, socjalnej. Każda dziedzina życia, Panie, niech będzie przez Ciebie błogosławiona. A jednocześnie proszę, aby Twoje święte słowo, źródło drogich i największych obietnic, było głęboko w każdym sercu moich sióstr, moich braci, moim sercu, Panie. Dziękuję Tobie za to, że mogę razem z nimi teraz oddać Tobie chwałę i wyznać, że będę szedł i budował życie na Twoim świętym słowie, bo pragnę dalej oglądać chwałę i zwycięstwo. Niech Twój Święty Duch nas w tym prowadzi, a imię Twoje niech uwielbi się i wywyższy. Amen. Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Ty dasz, Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu, obecność słodką swą. Ty dajesz mi swą noc, gdy modlę się w ukryciu i skłaniam się do Twych stóp. Święty Bóg, Wszechmogący Jezu, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Święty Bóg, Wszechmogący Jezu, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Bogaty w każdy cud, bogaty słowa mu.
Ciocy.